Będzie siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii na kanale, tym razem z gierki Dying Light, w którą zagram sobie, jak już po tytule się zresztą zorientowaliście, razem z Wojtusiem, Wojteckim, Wojtechem, Wojtekyt. Cześć. Cześć, siema. Nie wiem, jak wyglądam, tak będąc takim wygiętym do tyłu, z takim karkiem naturalnie ułożonym. W każdym razie, dzisiaj razem z moim murzynem będziemy sobie... Gdzie on? Będziemy sobie grać w Dying Light, a słuchajcie, mamy ambicje zrobić całą fabułę, jaką oczywiście gra oferuje. I co? Jesteśmy obydwaj po prologu, oczywiście, że wiemy, z czym to się je. I obecne zadanie to jest pomóc ze Spike'iem. Prowadź. Prowadź. Chciałem ja prowadzić, ty prowadź. Dobra, długa. Jak wiecie, ociul zombie, czekaj, nie mam broni żadnej. A już mam rurkę. Wojtek, ktoś dzieli więcej zombiaków, wygrywa. Cześć. Cześć. Czy mnie uderzyłeś? To bolało. Nieprawda. Poczułem to uderzy... Co to było? Gdzieś to? Czekaj, zapytać, co się stało, przecież to nie może tak być. A ja będę... Ja mu chcę pomocy udzielić, odsuń się. Odsuń się, mówię. Idź tam. Nawet sobie dobrze radzi. Ugryzł mnie! Dobra, więc zachodźmy stąd, bo oni wyglądają jakby byli. Myślisz, że mogą coś się zjeść? Dobra, koledzy, nic nie stało. Wojtuś, chodź, zostaw panią. Wojtek, Wojtek, dopiero tak, ich poznałeś, już ich bijesz, idziemy. Pobrzyda. Dobra, my to sobie mieszkamy gdzieś, nie? Ej, tu można stworzyć zawody. Kto znajdzie więcej łupów? Idziemy w to zaraz. Mówiłem ci. Serio? No. Że te zawody się pojawiają tam co jakiś czas. Gdzie to są, może... Fuck. Czekaj, zgubiłem się. Poszedłem za tobą, więc spoko. Więc zgubiliśmy się obydwaj, świetnie. Dobra, patrz, tu ich nie ma, nie wiem czemu. Zaraz będą. Ale czekaj, Spike jest tam. Zdyszałem się. Pierwszy raz biegniesz od miesiąca? Nie tak jak nasz kolega. Wow. Tak jest. O, on dostał dzidę. Uciekamy, będzie bił. A jaki zwinny. Riki tyki ram pam pam. A jest jakaś ciężarówka. Aha, to jest ten safe zone, który kiedyś sobie stworzyliśmy. Ludzie Raisa będą strzelać tylko gdy nas zauważą. Więc uważamy na nich, Wojtek. To jest no Spike, dobra, chyba, czekaj. Ale oni mają maczety. Nie, tu jest Spike, zobacz, tu siedzi. To chyba ktoś ważny, chodź zobaczysz. Bo siedzi w budynku, pod zadaszeniem. Nie, bo ma laptopa i wentylator. A. Dobra, ciekawe, czy będziesz słyszał dialogi. Crane, na początek. Świetnie Crane. Się spisałeś. Słyszysz się? Tak. Okej. Okay. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start, masz latarkę UV i tego pilota. Jak spadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy, albo zwap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich. Dobra, tego Brekena wytłumaczę, bo jakby tam chodziło o to, że była w prologu taka misja, w której musieliśmy pójść zapalić chyba 3 generatory, żeby on miał energię na to, żeby przetrwać w nocy, coś takiego. I on powiedział, że mimo naszych starań, to jakby ziomek nie żyje. Sorry. Wojtek, musimy chyba iść. Czekaj, bo coś chciałem. Aha, ta latarka UV jest fajna. Ten krzyż może być czymś ważnym. Czekaj, mam metalowe części, jak mogę to naprawić sobie? No i właśnie, wiesz jak to się robi? R. R. Że przeładuje, tak? Czy co? Nie. Nie, mi naprawił rurkę. No ja też chciałem naprawić, ale nie mogę. No, to weź na krzyżyk. Może to będzie. Nie, Uwa, nie. A nie masz części takich zapasowych? Czekaj, mam klucz nastawny, to chyba będzie coś lepszego. Nie mogę cię zabić. To co, długa, jedziemy dalej? Dam ci... Czekaj, mogę ci dać, czekaj. O, dej patrz, części, dej! Gdzieś tu rzuciłem, za tobą chyba. Albo już wziąłeś. Wow. Czekaj, coś jest fajnego. I teraz weź sobie normalnie rurkę i spróbuj na tak. Ty! No, klucz naprawiłeś? No bo on serio? Jest lepszy, on ma więcej damage'u. No
Dobra, no teraz już się Patrz, mam tyle rurek. To ja klucza nie mam. Ale ja mam coś takiego. Ale możemy przetestować, które bardziej będzie ich bił. Tylko trzeba znaleźć takiego jedną sierotę, która tu stoi. Tu jest ich cztery, Wojtek, to chyba zły wybór. Idźmy dalej. To się bawi, ale się bawi. Jok, to fajnie chodzi. Ej, on jest duży i zły. Fuck! Ja stąd lecę, lecę. Ale Wojtuś, zostawiam cię. Gin sobie tam sam. Ja chyba nie poszedłem tu, gdzie trzeba. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, uciekłem. Oczywiście. Po prostu biegnij. Just run. Co? Taki cwany jesteś, co? Czekaj, gdzie jest klucz? Wojtek, ambicja mi każe go zabić. Zabij, że byle tak jeszcze. Zadyszki. Ty, leży. A latarką, patrz. Ty tu safe. Wojtek, on się bije. On nie jest taki łatwy. No po co zaczepiać starszych? A przynajmniej większych. I zmieniam. Jezu, tu jest ich cztery. Nie, ja stąd idę, elo. Wojtek, jest pomoc się. To jest? Gdzie jesteś? Utknąłem. To było za decyzja. Jak się zapala ultrafioletową latarkę? Nie wiem, zapaliłem tylko ty. I ona się zapaliła jako latarka. Tylko latarka tak, ale... Bo ta UV-ka się nam przyda. Ale dobra, chodźmy na razie. To chyba to miejsce. Właśnie dostałem informację, że inni gracze czekają na ciebie. A, widzisz. Jakaś krótkofalówka, ty. Coś mu dzwonię. Ty dzwonisz? Okay. No. Raportuj. Ja też. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Okay. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Spoko. Czyli czekamy, aż się... Skontaktować się z kimś, panu, o co chodzi. Wytrych! Coś ukradłem. Kupek. Jezu, zostawili go. Nad koledzy byli chcieli. Elektronika? Widziałeś? Nie. Ze skrzynki wytrych mi wypadł. Ty, to ja mam elektronikę. A tu jest jakaś inna skrzynka, czekaj. O kurde. Papierochy. I kawa. Ja mam kawę. Ja mam szlugi, już dobrze. No każdy dostał to, co lubi. Czekaj, mam części metalowe. Naprawię sobie rurkę. Ja znowu taśmę klejącą dostałem. Ty, to jest fajne, bo ja dostaję zupełnie coś innego niż ty. No, możemy się wymieniać potem tym, nie? Okej, musimy chyba gdzieś iść, bo tak stoimy w miejscu, chodź. Siadło. Chyba do góry? Moje niany. Tylko jak się do niego wchodziło, to ja nie pamiętam, za Holender. Tam jest, tutaj, chodź. Follow me. Follow me. Wojtek, coś tu zepsuli. Safe. Tak to w życiu bywa. Wow. Cie, a ty tu wszedłeś, ale tak się kminie. Co to za miejsce? Sytuacja się pogarsza, czy przetrwamy? Czekaj, gdzie on będzie? On chyba wyżej jest, ty. Widzisz go tu? Elewator. Tutaj chyba jest. Elewator, elevator. Elewator, czekaj, cicho. Trzeba jakoś na górę się dostać, faktycznie. Albo... To jest zejście na dół, jakaś zbrojownia. Bieganie w kółko nie ma sensu. Znajdźmy coś pożytecznego. Ej, tu! O, właśnie tak się zastanawiam, gdzie są te windy. Ale mi ekran zalało się w czarnym, niedobrze. A mi windą. Mi windą. Spoko. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Winda mi się zalała. Czymś czarnym. A jakby go wypchnąć przez okno? Zostaw. Czekaj, kopać się dało, nie? Nie, tu się nie tak. Da. Dobra, trzeba znaleźć tego typiarza, co tam mamy mu ten, pomóc. Headquarters, to pewnie jest coś ważne. Excuse me, mam oczekiwanie. Zgubiłeś się, czy co? Tu jestem. Ty jesteś? Zgubił się w korytarzu. Halo, gdzie jesteś? Tu, halo. Chodź, dołącz. Znowu czekasz na mnie. Dobra, trzeba wejść do budynku. I co grasz tu? Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, okay. Zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Nie.
Wybaczcie problemy techniczne, aczkolwiek no troszkę FPS-ki ucinało, zresztą teraz to też możecie zauważyć. Gdyby działo się coś nie tego, to bardzo przepraszam. Robiliśmy co mogliśmy. Reken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Mamy ruszyć do... Dostaliśmy jakieś zadanie, nie? Coś tam pójść do doktora Tak. Tak. Drę. Czekaj, grę. Chodźmy do Exita. A, tu są zadania dodatkowe. Że, o Boże, tu są ikonki dziwne. Exit, to chyba tam. Łóżko. Wiesz, ej, tam wyglądało? Tam tak wieje nocą trochę, Wojtuś, wiesz? Nie, tu masz światło ultrafioletowe. A, co? Gdzie? Tu. A ciekawe, co ono robi. Ja mam normalną latarkę, nie mam innej. Ono zabija. To jest tak. No. Że jak jest taki duży potwór, to on nie, jak jest światło ultrafioletowe, to on nie może przez to przejść. Wojtek, coś rzuciłem! Czekaj, coś wybuchło! Czemu chcesz mnie zabić? Widzicie, dać mu trochę... Znaczy, obawiam się, że to chyba był ważny przedmiot, wiesz? To, co właśnie wyrzuciłem. Jak to się mówi, dać mu trochę petard i już po prostu dziecko psuje. No wiadomo. Gdzie jest Gry? Ja on jest chyba w budynku, zobacz. On chyba był w budynku. Nie wiem, po czym się tam wychodzili. Co tak spadło? Ja. Gruchły kości. Dobra, gdzieś wlazłem. Ja spadłem i nie... O-o. Czekaj, on jest jeszcze wyżej. On... Co? Gdzie on jest, ty? No i tu już trzeba chyba jeszcze wyżej wyjść, tak mi się wydaje. Właśnie wchodzę. Nie! Zombie! Fuuuuck! Widzę, dużo zombiaków. Wiem, bo... Wiem, bo już tam spadłem. W sumie tak. Coś skoczyło z góry do nas. To. Trzeba to zapłuc, czekaj. Jestem w środku. Czekaj, przeszukałem zombiaka. $67. Dobry zombiak. Okej. Jak tam wejść, ty? Bo ja jestem na tym poziomie... Tam są takie schody. Tam są schody. No ja schodzę po nich w dół i tu nic nie ma. No i schodź jeszcze w dół. Wchodzę. Cześć. Ostrze. Biorę. Ostrze? Nie. I części metalowe biorę. O, tego nie zauważyłem. Ostrze. Ja chcę z tym ostrzem mogę zrobić. Chcę zaostrzem. Zaostrzem. Dobra, spoko, tylko tak, co teraz? Co możemy tu zrobić? Bo to chyba nie jest to miejsce, wiesz? Zobacz, mi pokazuje strzałka do góry cały czas, żebym poszedł. Ej, tu jest ostrze i części metalowe, częstuj się. Chyba, że ty dostaniesz jakieś inne, gorsze rzeczy. O, oczekiwanie na innej graczy mi pokazało teraz. Nie czaję. Coś tu mi się tu odpala jakaś. Czekaj, gdzie ty jesteś tutaj? O, tu jak stoję, to się odpala. To się odpala? Oczekiwanie na innych graczy mi pokazuje. Weź na łóżko, może musimy, nie wiem, przespać się albo coś. No patrz, ty! O! Jakieś... łóżko. Tu Crane. Raportuj. Czemu nie weszli na łóżko? O co chodzi? To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, okay, będą zmuszeni wymyślić. Po zrzut idziemy, ale jazda. Zrozumiano. A, bo ty się... Crane. Dobra, nie słyszałeś. Dobrze ci idzie. No, nie słyszałem. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Okej, okay, mordo. Na razie chronimy tyle jakiegoś ważniacha, który prawie sam zginął. Znajdź zrzut w kotle. Dobra, czekaj, bo chcesz zobaczyć coś. Ja sobie będę biegał, to wiesz? Tylko weź pod uwagę, że tutaj jednakowoż... zaraz będzie noc. No dobra. A my w nocy jakby jesteśmy trochę bezbronni. A jak zawsze coś wymyśla, gdzie ty wyskoczyłeś? Nie wiem, skaczę, ja jestem Spidermanem, nie wiesz? Myślałem, że Piotrkiem, ale okej. Okay. Nie, mało mnie, wiesz. Fuck! Nie spadaj, nie wolno. Tu jakieś kanalizacje idą.
Ej, ja bym chciał w tej grze łuk. Mam nadzieję, że będzie się dało zrobić. Spadłeś dokładnie w to samo miejsce co ja. Autentycznie. Trzeba ogarnąć, jak zrobić ten światło ultrafioletowe też. Stworzyłem ten zawody, robimy je, dawaj, tylko nie wiem o co chodzi. Dołącz. Tutaj, chodź. Ale nie mogę się ruszyć, bo cię zaprosiłem. Nie przyjął mi zaproszenia mojego. Zresztą sadzić, co ty tam? No, ratuję. A, on żyje, dobra. No i dostałem kasę. A ja PD dostałem. O, dawaj hajs. $75. Oskubałem go, idziemy dalej. Dobra. Co za flyer? Jaki zegarek tu jest? Ej, zabijmy ją, co? Ją? Jaki shot, patrz, szkielet dostał. On się ukradł z kasy. Pomóż mi, zabijam ją, no. Weźmy ją na dwa baty. Ej, ma kolegów, pomóż. Ma kolegów. Nie poradzę sobie, pomóż. Dobra, ważne, zabiłem. Ty, jak to fajnie bije to różka. Jebią w kark. Jak ja lubię tą grę. Jestem zmęczony. Ja nie jestem nigdy zmęczony. I w plecy, i skolioza, i elegancko, kifoza, lordoza, i dyskopatia. Dawaj hajs. Ma kolegów, uciekamy. Fuck, to chyba wybucha. Tak, to wybucha, zdecydowanie. Dobra, a teraz zrobiłeś tak, że więcej przychodzi. Ale wiesz co zrobiłem? Uciekaj! Uciekłeś od nich? Nie wiem. Czekaj, trzeba się wyhealować, moment. Crane? Nie, anuluj, nie chcę tego. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Ale ten, ja tą beczkę wziąłem, nie? Bo ona tak dymem, takim gazem leciała. Wziąłem ją do ręki i tak, czekaj, to wybucha. No. I tak, uff, fuck. Wow. Pozwól się trochę. Ona za nami leci. Spina się, zobacz, jaka bestia. Nie, bo tu nie wejdzie. Dobra. Jak to nie? Nie, spadłem z tej góry. Nie fajnie. Czy ty biegniesz za mną? Wojtek, co ty robisz? Zamknij. Co ty robisz? Bronię twoją duchę. Ja to wrzucę na odcinek, ty. Już zabiłem ją, nie bój się. Dobra, teraz ja przeszukam. Dawaj hajs. $63, dziękuję. Ej, nie mam życia w ogóle, jak się tu życie robiło w tej grze? Apteczka. A jak? Inwentory. Inwentory i szukam apteczki. Nie, H, na H. Upuść baterię, nie mam apteczki chyba ty. Tam komuś coś odwala, ale... Czekaj, naprawię sobie rurę, bo mi się wyrurowała. No właśnie, ja mam problem, bo mi się zaraz psuje. Jaki naprawię? A masz części czy nie? Nie masz? To ci już dajesz. Czekaj, już naprawię. Dajesz. Dobra, naprawiłem, już koniec. Masz, dobra. To był ostatni raz. Skok wiary! Dziękuję bardzo. I tam jest takie coś zielonego. Gdzie ty widzisz to? No to trochę jak pułapka. Na mapie. Gdzie? Co? Czekaj. Okej. Okay. Widzę, podoba mi się. Jest tu dużo, ale... jest tu dużo zombie, to ma szansę się udać. Chodź, biegnij mi tam. Nie skacz tak, oła. Prawie zginąłem, nie? Tylko to są kury. Aktywuj pułapkę świetlną. Aktywuj! Jak to żeś to zrobił? Nacisnąłem V, tak? Nacisnąłem V, ale nic mi się nie dzieje, wiesz? Jest, ultrafiolet, właśnie o to chodzi. Ale nic nie... Patrz, im nic nie jest, ty. Nie, bo to nie te robale. A, dobra, czekaj, bo dostałem punkt umiejętności, zobaczymy co mogę z nim zrobić. Poziom siły. Mamy problem, bo... Wielorzut albo obezwładniający kopnę. Bierzemy to. Jakie fajne! Wojtek, co mamy tu właściwie zrobić? Zbliżam się do strefy zrzutu. Masz wytrych? Znajdź chronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Gdzieś ty w las. Co tam jest? Jakaś skrzynia i wytrych jest potrzebny.
Dobra, jak tam się wchodzi? Tu po dachu. Widzę, tu jest dużo zombie. No wiem, dlatego trzeba się podkreślić, bo zaraz będzie jazda. Walcie się, patrz to! Ona jest agresywna, pomocy. No bo ty nie potrzebujesz tego wybuchu. Wybuch. No. Wybuchowe bały. Wojtek, ja stąd nie wyjdę, nie uratuję się tu. Nie, ja nie chcę umierać! Dobra, Wojtek. To twoje 25 sekund, pomóż mi. O. Już 20. Reanimuj. Dobra, nie dam rady, bo zginąłem. No to mamy problem. Czekaj, mam. Nie. Odrzuciłem. Co za klot? Co? Odrzuć odrodzenie. Śmierć. Nie, no umarliśmy. Wojtek, lamersko trochę. Nie możemy takich rzeczy robić. Z Leksia to było trochę takie faktycznie lamerskie. Tak so much. Dobra, dzida. Dzida do tego kotła. No, musimy biec, dobra. Ale teraz na pewno nie bijemy się już z nimi, co? A kto zaczął? Nie. Weź nie wybuch. Proszę cię, tylko nie wybuchaj, że to się... Oj, to fajnie wybuchało, no nie mogę się dobrze. No ja wiem, że fajnie, ale to potem właśnie tak wyciąga. A to one przelatują potem, tak? No, nie widzisz tego ostrzeżenia, które jest? Jakiego ostrzeżenia? Ale serio cię pytam, jakie ostrzeżenia? Jest takie jak wybuchasz? Gdzie ty to widzisz? Jak wybuchniesz? No. To jest ostrzeżenie, że to przyciąga pewnych ludzi, musisz być czujny. Okej, okay, będę pamiętał. Kolejnym razem. Fuck, nie, tak nie miało być. Ta pułapka dalej nie działa, nieważne. Nie, zostaw tą pułapkę, nie. Okay. Niepotrzebnie. O, pułapka jest w nocy. Ona ci teraz już nie naładuje. Czekaj, próbuję teraz otworzyć, wiesz co, zamek. Jaki zamek? No ten na wytrych, ale już nie ma wytrychów, właśnie zmarnowałem jeden. Ty, bo tu jest jakaś... No i właśnie, tu jest jakaś agresywna laska. Nie, facet. Kurde. Piotruś? Tak? Bo ja zginę. Uciekaj do góry. Mogę, bo tu mam dwóch agresywnych bardzo. Dawaj do góry, wchodź, tu jestem. O nie! One tu nie wejdą. Nie mogę. Jestem osłabiony. Ty, tu jakiś koleś jest! Won mi na dół! Wojtek, żyjesz, prawda? Jeszcze tak. Wojtek, powiedz, że żyjesz. Wejdź do góry, Wojtek. Żyję. Wojtek, wejdź do góry, ja nie chcę tu być sam. Będziesz sam, bo oni mnie zabijają. Do góry, wejdź do góry. Nadechę i do góry. Nie, Wojtek, nie! Nie, Wojtek! Woń mi stąd. Trzymaj mnie na dystans, wchodź do góry. Nie biegnie. Trzymasz, bo ta laska za mną podobna. No bo jest za szybko, nie mogę dogonić. Za smrodem. Wejdź do góry, bo ci biją. I na budynek, ten wchodź tu. A ich odstraszy. Wojtek. Ale mi się w głowie kręci. Czekaj, mamy koleżankę. Ole mi lepę sprzedała. Wypił lepiej. Widzimy się na Fame MMA. Wojtek, żyjesz? Do góry wchodzimy, chodź. Tak. Do tej góry. Weź pod presję. Otwarłeś to? Nie, no ładuję pułapkę, wiesz? Zostaw. No to się ładuje. No tak, to musisz włączyć. Dobra, chodź tutaj. Tu skrzynka. My po zrzut mieliśmy pójść, nie? A ta skrzynka, tak, wiem, ale nie mam tego wytrycha, mówię ci, że zużyłem go, by się zepsuł. No to nie jest tak po prostu, musisz tam, znaczy to trzeba umieć otworzyć, to nie jest tak, że wkładasz i on od razu otwiera nie? zamek. Nie. Musisz kręcić. Wojtek, takim cudem na pewno nie przeżyjesz. Ej, trzeba wykminić jak się leczyć, wiesz, bo jakby masz trochę mało życia, ja też jakby nie mam za dużo. Hej, przywróć zasilanie. Ty, mamy tu kolegów, dawaj, lejemy ich na pysk. Kibice ruchu.
Ziewem mnie walisz, co? Zabij. Kolegę nie będziesz od ulica brał? Jak bardzo pan? Twój też już jest w 5 częściach? Wojtek. Co? Z moim jest coś nie tak. Weź się przestań. Nie rusza się, będzie bardziej bolał. Okej. No panówka. Wojtek, z moim jest coś nie tak, zobacz. A bo ja mam... Jezu, zostaw go już. O, przestał się ruszać. Dobra. Zobacz, co z moim jest nie tak, jakby coś mi, czegoś mi tu brakuje. Głowy. No. Ale tak, dlaczego on faluje? Kto ży? On nie faluje, on tańczy dla mnie. Coś jak ona tańczy dla mnie. O, to chodziło, dobra. Czekaj, teraz tak, co mieliśmy zrobić tutaj? Zrzut. Znajdź zrzut w kotle. No okay, dobra. Uzupełniam. Jest. Musimy go znaleźć. Mam poszukać apteczki. Tak. Ja mam cukierki. Wytrych znalazłem. Ale tym jednym nie otworzę tego. Rapio, tuś mam to. Ja wchodzę do góry, bo mnie biją. U mnie też. A? Ty chyba słyszę tą niefajną z tyłu. My musimy znaleźć ten zrzut, wiesz? Bo jesteśmy wcale zostawimy. Problem jest taki, że ja mam uszkodzoną broń. A nie masz części już? To ja też nie mam, nie pomogę się nie tutaj. Nie mam, nic nie mam, nawet żadnej broni nie mam na zamianę. A ta biega jak głupia. Dobra. Ej, zrzut! Tu jest taki spadochron, zobacz, chodź tu. Wojtek, nie bijemy się z nimi, oni są lepsi. No jeszcze mi kolega tu przyszedł, no. A ci piznę zaraz, chłopie. To ja czemu jest nacisnąłem? Chyba mi się umarło. Tobie się umarło? Czemu tak. Tobie się umarło? Mi też się umarło. Ja mam alkohol. Wojtek, uratujesz mnie jeszcze? Nie, bo ja już nie żyję. Dobra, słuchajcie, odcinek będziemy kończyć. Trochę zwariowany na początek, w sumie chyba nic konkretnego nie zrobiliśmy. Ale myślę, że u Wojtka na kanale, bo tak taką formułę wymyśliliśmy, u Wojtka na kanale będzie już trochę ciekawiej. Pierwszy odcinek u mnie, zawsze we wtorki, drugi odcinek u Wojtka, zawsze w czwartki. Także zapraszamy. Co, Wojtuś, możesz się ładnie pożegnać i zaprosić do siebie już za dwa dni. To trzymajcie się i zapraszam do siebie na za dwa dni. No, to cześć, trzymajcie się. Cześć. Thank you.